Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 128 odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam wyjątkowych gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i świadomym życiu. I choć mówię, że co tydzień zapraszam gości, to dzisiaj dla odmiany mam dla Was odcinek solowy. Powiem więcej, mam nadzieję i nieśmiało zapowiadam, że odcinki solowe będą pojawiały się regularnie, raz w miesiącu. I też bardzo Wam od razu dziękuję za przemiły feedback na odcinkach solowych, które ukazały się w ostatnim czasie, ponieważ dodało mi to naprawdę dużo odwagi i utwierdziło w tym, że rzeczywiście jest wiele osób, które lubią właśnie tę formę, kiedy ja tutaj produkuję monolog. Dla mnie jest to nadal dość dziwna sytuacja i przyznam szczerze, że zawsze siadając do takiego nagrania czuję się nieco skrępowana, ale wierzę, że będę się przełamywać i że jeżeli Wy będziecie z chęcią tych odcinków słuchać, to ja tym chętniej będę je nagrywała. Także plan jest taki, aby raz w miesiącu ukazywał się odcinek solowy i ma to duży związek z pewną roszadą moich działań w internecie, mówiąc dosyć enigmatycznie. Jak część z Was wie, zawiesiłam moją działalność na YouTubie, a tam od wielu, wielu lat pojawiała się taka seria właśnie raz w miesiącu, na początek nowego miesiąca, która nazywała się Inspiracje Miesiąca i była to wspaniała i bardzo lubiana przeze mnie przestrzeń na to, aby opowiadać o przeróżnych rzeczach z różnych kategorii, które przykuły moją uwagę, które posłużyły mi się w minionym miesiącu i pomyślałam, że po prostu przełożę tę formę na podcast i myślę, że może wyjść to nawet lepiej niż na YouTubie. A dlaczego? Dlatego, że ja, jak wiecie, bardzo lubię mówić i YouTube rządzi się swoimi prawami. Tam rzeczywiście warto zachować pewną powściągliwość czasową. Natomiast tutaj mogę sobie znacznie dłużej omawiać te wszystkie filmy, seriale czy innego rodzaju produkty, także mam nadzieję, że ja również będę bardziej zadowolona z tego, że mogę sobie po prostu na ten temat nieco bardziej na luzie i przydługo czasami pogadać. Także na początek każdego miesiąca będą inspiracje i dzisiaj mam dla Was inspiracje takie styczniowo, jeszcze grudniowe, bo w odcinku solowym, który podsumowuje rok 2020, podałam Wam takich moich ulubieńców całego roku, natomiast było też parę ciekawych rzeczy, które odkryłam w grudniu. Nie załapały się na to wielkie podsumowanie, ale chętnie się nimi z Wami podzielę, ale o tym za chwilę. Mam dla Was parę ogłoszeń, nie chcę mówić parafialnych, żeby tutaj nie podpaść nikomu, ale jednak powiedziałam to. Jak wiecie lub nie, mam sklep internetowy, w którym sprzedaję swoje różnego rodzaju produkty elektroniczne. Myślę, że jeszcze w trakcie tego odcinka o tym wspomnę, ale nie o tym. Chcę powiedzieć, że postanowiłam wraz z nowym rokiem wprowadzić taką praktykę, że 10% zysku ze sprzedaży w moim sklepie internetowym będę każdego miesiąca przekazywała na inny cel charytatywny i bardzo mi się to podoba, że mamy 12 miesięcy, 12 różnych celów, przez co ja nie muszę wybierać jednego problemu, który chciałabym wesprzeć, jednej grupy społecznej czy jednego zjawiska, tylko mogę rzeczywiście sobie trochę tym pożonglować i bardzo Wam dziękuję za w ogóle podesłanie różnego rodzaju ciekawych inspiracji, jeśli chodzi o fundacje i stowarzyszenia, ponieważ ja sobie to wszystko spisałam i będę sukcesywnie po prostu do nich wracać i wybierać nowe cele na każdy miesiąc. W każdym razie w tym miesiącu, czyli w lutym, który w ogóle jest bardzo krótkim miesiącem i w lutym będzie bardzo mało podcastów, postanowiłam wesprzeć Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich, czyli fundację, która wspiera samotnych seniorów. Uważam, że jest to wspaniała inicjatywa. Wiem o niej właśnie od paru osób spośród moich obserwatorów, za co jestem niezmiernie wdzięczna. Kwestia osób starszych jest mi bardzo bliska, chociaż to chyba dziwnie brzmi, kwestia osób starszych. No może inaczej. Dobro i stan ducha osób starszych jest dla mnie bardzo ważny, szczególnie dlatego, że też mam
dziadków, którzy są mi bardzo, bardzo bliscy. Jeżeli tego słuchacie, to całuję Was mocno i ściskam. I wydaje mi się, że... Znaczy widzę też po moich dziadkach, jak bardzo ważną częścią ich życia jest życie moje, mojego brata, mojej mamy i całej rodziny. Stąd nie umiem sobie wyobrazić, jak straszna musi być samotność w starszym wieku, kiedy rzeczywiście nie mamy się z kim spotkać, do kogo zadzwonić, już nie mówiąc o całej sytuacji pandemicznej, co wydaje mi się być naprawdę wstrząsające. Także cieszę się, że istnieją takie stowarzyszenia, które rzeczywiście starają się pomóc osobom w takich sytuacjach. I kończąc już ten fragment, właśnie dlatego postanowiłam, że w lutym przeznaczę 10% ze sprzedaży z mojego sklepu właśnie na ten cel. I też będę starała się dobierać nieco tematycznie te fundacje do danego miesiąca. Tak jak w styczniu wspierałam Stowarzyszenie Otwarte Klatki pod kątem veganuary, czyli diety roślinnej, myślenia właśnie o zwierzakach, tak pomyślałam sobie, że to, o czym my myślimy w lutym, to są na przykład walentynki. To jest oczywiście bardzo komercyjne skojarzenie, ale kiedy myślimy o walentynkach, właśnie o miłości, o naszych partnerach czy partnerkach, to wydaje mi się, że to też całkiem nieźle wpasowuje się właśnie w tą myśl, że samotność jest czymś, czemu warto się przyjrzeć i może problemem, który warto starać się rozwiązać. Więc wierzę w to, że właśnie chociaż w małym stopniu mogę się do tego przyczynić. I kolejna rzecz ogłoszeniowa, którą dzisiaj dla Was mam, to jest mój Instagram podcastowy. I właśnie tam wiele osób podrzuciło mi fajne pomysły na fundację i chciałam Was oficjalnie bardzo serdecznie zaprosić do obserwowania właśnie tego konta, bo ja wraz z Nowym Rokiem po prostu wstałam ze wzmożoną inspiracją tworzenia jeszcze bardziej pogłębionych treści związanych z tematyką podcastu. Wydaje mi się, że każdy z tych tematów jest tematem rzeką i choć te rozmowy są długie, bo zazwyczaj około godzinne, to fajnie jest też z każdej z nich wyciągnąć jakąś taką esencję. Także staram się zawsze wybrać jakiś ciekawy cytat, czy też zachęcić Was i siebie do refleksji, do rozmowy, do dyskusji na tematy związane z danym odcinkiem i też wydaje mi się, że to konto jest dobrym miejscem na to, żeby sobie usystematyzować wiedzę na różne tematy. Jak wiecie, u mnie w podcaście rzeczywiście ta tematyka jest dosyć mocno rozstrzelona, bo takie też są moje zainteresowania. I postanowiłam właśnie, że raz w tygodniu będę zbierała dla Was jakiś jeden motyw wiodący i w wyróżnionych relacjach na Instagramie Karolina Sobańska Podcast, jak tylko wejdziecie na konto, macie różnego rodzaju właśnie kategorie tematyczne i tam podsumowuję dla Was na przykład kwestie diety roślinnej albo kwestie zdrowia psychicznego i macie krok po kroku każdy odcinek, który jest związany z tym tematem wymieniony, więc łatwiej jest po prostu sobie wyszukać podcast na wybrany przez nas temat. Też często dostaję od Was na przykład pytania o to, kiedy pojawi się podcast o tym czy o tym. Na przykład ostatnio ktoś mnie zapytał o podcast odnośnie ciąży i wychowywania dzieci na diecie roślinnej i taki podcast, słuchajcie, ukazał się prawie 3 lata temu. To był jeden z pierwszych odcinków z Kasią Konopą. Postaram się go podlinkować w opisie, o ile nie zapomnę. Także warto naprawdę sięgać do archiwalnych odcinków, bo uważam, że są one adekwatne i aktualne. Aktualne to jest to słowo, którego szukam. I powiem Wam jeszcze, wiele osób też ubolewa nad tym, że od jakiegoś czasu nie ma podcastów w wersji wideo. One wrócą. Ja bardzo bym chciała, żeby one wróciły, ale mam teraz taki moment troszeczkę przemiany, bo mam pewną wizję tego, jak chciałabym, żeby te podcasty wideo wyglądały i muszę po prostu to zorganizować. Nie ukrywam, że kwestia studia i też ogarniania osób do nagrania, w ogóle jeżeli są wśród Was osoby, które zajmują się profesjonalnym nagrywaniem, mają sprzęt i chciałyby się tym na przykład zająć, to dajcie mi koniecznie znać. Piszcie na maila hello@karolinasobanska.com. Chętnie przyjmę różnego rodzaju zapisy rekrutacyjne do nagrywania podcastów wideo, ale tak jak mówię, kwestia studia czy właśnie spotkań z ludźmi jest utrudniona w obliczu lockdownu i dlatego też staram się być cierpliwa, ale mam nadzieję, że wybaczycie mi i że nadal te podcasty są dla Was ciekawe. Zresztą jakby statystyki mówią same za siebie, nadal znaczna większość osób słucha podcastu na Spotify czy na iTunesie, także to tyle, jeśli chodzi o takie mikro wytłumaczenie.
Przechodzę już chyba do tych inspiracji. Bardzo jestem ciekawa, jak ta forma przyjmie się tutaj. Ja uwielbiam, wiecie co, bardzo lubię tę formę, którą od lat stosowałam na YouTubie, dlatego że ona skłania mnie do tego, aby nieco bardziej uważnie podchodzić do wszystkiego, co robię, i ja wtedy zawsze obserwuję to, co mi się spodoba, notuję to, co zwróciło moją uwagę, przez co wydaje mi się, że właśnie bardziej uważnie przeżywam swoje życie i cały miesiąc. Także mam nadzieję, że Wam się to również spodoba. Więc mam dla Was dzisiaj różne kategorie. Mamy kategorię kultura, kategorię jedzenie, kategorię powiedzmy wellness, choć jest to takie dosyć specyficzne słowo, i kategorię taką powiedzmy beauty, ale nazwałabym to taką kategorią powiedzmy urodową, modową, która też ma tutaj swoje miejsce wśród moich inspiracji, ale zacznijmy może od kultury. Także mam dla Was kilka książek, mam dla Was serial i zacznę od książki, którą przeczytałam będąc na Teneryfie, więc jest to zdecydowanie ulubieniec grudnia. I teraz zastanawiam się, czy ja przypadkiem nie wspomniałam o niej w podsumowaniu roku. Nie wiem tego, ale jest to książka, która nazywa się Factfulness. I moi drodzy, mam ją tutaj przy sobie. Jest to książka napisana przez Hansa Roslinga ze wsparciem jego syna i synowej, czyli Ola Rosling i Anna Rosling Rönnlund. Są to Duńczycy. I taki podtytuł tej książki, ja czytałam ją w ogóle w oryginale, to jest ten 10 powodów, dla których mylimy się co do świata i dlaczego rzeczy wyglądają lepiej i mają się lepiej, niż Ci się wydaje. Także jest to wybitna książka, którą polecam każdemu, i w dużym skrócie mówi ona o tym, w jaki sposób my ukształtowaliśmy naprawdę mylny i katastroficzny pogląd na to, jak wygląda świat. I tutaj właśnie jest wymienione 10 takich podstawowych błędów i takich właśnie błędnych i bardzo pesymistycznych założeń o tym, jak funkcjonuje świat, których warto się pozbyć. Ja nie będę ich może Wam wymieniać, chociaż teraz mam tę książkę w ręku i staram się ją przejrzeć, żeby nieco więcej Wam tutaj powiedzieć, ale to, co jest bardzo ciekawe, to to, że na początku książki jest taki test, który pyta nas o różnego rodzaju zjawiska na świecie, na przykład o wykształcenie kobiet procentowe albo o ilość szczepień wśród małych dzieci, o kwestie zmian klimatu, o kwestie skali ubóstwa na świecie i tak dalej, i tak dalej. I ten test ma sprawdzić, jak bardzo mylimy się co do stanu świata. I mogę Wam tutaj zaspoilerować, że znaczna większość ludzi, naprawdę, to dochodzi chyba, nie wiem, do 90%, na większość pytań odpowiada źle. I ja jestem też tą osobą, która chyba na 13 pytań, a uważam się za osobę całkiem poinformowaną, na 13 pytań chyba odpowiedziałam dobrze na 3, tak mi się wydaje. W każdym razie, no, wspaniale napisana książka, wszystko fact-based, więc jeżeli lubicie osadzone w faktach i nauce publikacje i wyjaśnienia co do tego, jak funkcjonuje świat, to naprawdę uważam, że jest to cudowna lektura, która też nauczyła mnie patrzeć na newsy, na pewne zjawiska, na to, o czym się mówi, nieco bardziej krytycznym okiem i patrzeć też bardziej optymistycznie na przyszłość świata. Bo słuchajcie, podsumowując troszeczkę, naprawdę z roku na rok, z dekady na dekadę żyje nam się lepiej i świat jest na znacznie wyższym poziomie, służba zdrowia jest na wyższym poziomie, kwestia bezpieczeństwa jest na znacznie wyższym poziomie niż była kiedykolwiek i niż była jeszcze za czasów młodości naszych dziadków, i warto sobie o tym przypomnieć, bo niestety współczesne media, co też nie możemy im się dziwić, bo celem mediów jest to, żeby oglądalność była jak największa, i też niektórzy dziennikarze sami są ofiarami poniekąd tego takiego dramatycznego patrzenia na świat, ale
oni zawsze wyciągają to, co będzie się oglądało, to, co wzbudzi jakąś sensację i przede wszystkim nie ma niczego, co potrafi zawładnąć człowiekiem tak bardzo jak strach, więc niestety strach jest w mediach używany najczęściej i chyba nie muszę Wam o tym mówić, bo jesteście sporo garnięci i świadomi, ale myślę, że warto wspomnieć, że ja totalnie myliłam się w większości, w znacznej, w gigantycznej większości kwestii, jeśli chodzi o to, w jakim stanie jest nasz świat, także ogromna rekomendacja ode mnie, aby tę książkę przeczytać. I teraz mam dla Was drugą książkę. Jest to książka, którą ja kupiłam na święta mojemu bratu i to jest też ciekawa historia, bo kiedy zamówiłam ją do paczkomatu, okazało się, że przyjdzie do paczkomatu w Warszawie, kiedy ja już będę w Łodzi, to zamówiłam drugą do paczkomatu w Łodzi, a wyszło tak, że przyszły obie w odpowiednim czasie, więc miałam dwie książki i stwierdziłam, to jest cudowny znak, że jedną książkę muszę zostawić sobie, bo czytałam, słyszałam o niej bardzo dużo i może w końcu Wam powiem, o co chodzi. Jest to książka The Daily Stoic, czyli stoicyzm na co dzień. Czytam 365 dni stoicyzmu, coś takiego to jest po polsku. W każdym razie to jest 366 medytacji o mądrości i sztuce życia. Takie jest moje wolne tłumaczenie i to jest książka autorstwa pana, który nazywa się Ryan Holiday ze wsparciem Stevena Hanselmana. I tutaj mamy, już Wam tłumaczę w ogóle, co chodzi w tej książce. Jest to książka, którą się czyta cały rok. Jest to książka, która zawiera jeden cytat znanego stoika, na przykład Seneki albo Marka Aureliusza, i następnie takie krótkie wyjaśnienie i przełożenie tego na życie w XXI wieku od autorów. I to jest książka, którą ja sobie właśnie tak dozuję. Jest to książka, którą czytam sobie każdego dnia po jednej lekcji. I powiem Wam, że wzięłam to całkiem na poważnie, bo codziennie rano po przebudzeniu czytam całą stronę i potem drugi raz utrwalam to sobie wieczorem, bo bardzo chciałabym, żeby te mądrości po prostu rzeczywiście wsiąknęły we mnie. I na przykład 18 stycznia było napisane "See the world like a poet and artist". I tutaj mamy właśnie lekcję o tym, że nawet jeżeli patrzymy na bardzo proste, codzienne, wręcz nudne przedmioty czy zjawiska, to powinniśmy uczyć się dostrzegać w nich zawsze coś wyjątkowego. Także różnego rodzaju takie mądrości. Ta jest akurat nieco bardziej taka wymyślna, ale czasem są proste rzeczy, jak na przykład to, że jedyna rzecz, nad którą mamy władzę, to jest nasz umysł i to, w jaki sposób decydujemy się reagować na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne i rzeczy, które nam się przytrafiają. Także naprawdę niesamowita sprawa. Mam też informację zwrotną od mojego brata, że bardzo mu służy czytanie tej książki, mimo że jest ode mnie młodszy, ma 19 lat, to też uważa, że jest bardzo mądra, ciekawa i mimo że między nami jest parę lat różnicy i też wiele lat innych doświadczeń i różnimy się od siebie, jesteśmy na innym etapie, powiedzmy, jakiegoś takiego rozwoju duchowego, to wydaje mi się, że jest to pozycja, która naprawdę przemówi do bardzo wielu osób, które oczywiście są otwarte na to, żeby ktoś im mówił, jak ma żyć, bo jeżeli ktoś bardzo unika wszelkiego rodzaju protekcjonalnych treści filozoficznych, no to absolutnie nie jest to dla Was, także tutaj nie róbmy sobie żadnych złudzeń. I kolejną rzeczą z działu takiego książkowego jest coś, na myśl o czym uśmiecha mi się twarz, ponieważ jest to, moi kochani, codziennik. Codziennik, czyli moje dziecko wspólne z Małgosią Majewską Tomasik, które od stycznia zaczęłam wypełniać każdego dnia i tak jak czytam codziennie stoika, tak codziennie wypełniam codziennik. I teraz kilka słów o tym, co to jest. Codziennik to jest bardzo gruba książka, a w zasadzie książko-notes, bo ma ona 380 stron. Działa ona w ten sposób, że codziennie zadaje Ci inne, bardzo osobiste pytanie. Rzędu tego, jaka jest, ostatnio miałam takie pytanie, jaka była pierwsza samodzielna decyzja, którą podjąłeś, jakie były jej konsekwencje? Albo napisz 10 zdań, zaczynając od słowa jestem i zastanów się,
co to o tobie mówi, albo przyjrzyj się temu, przeanalizuj to i tak dalej, i tak dalej. Podaję zupełnie randomowe przykłady teraz. Niemniej jest to książka, która zabiera ciebie w podróż po samym sobie, po samej sobie, która jest podzielona na takie rozdziały właśnie, kim jesteś, moje emocje, moje relacje, moje szczęście, moje zdrowie, moje cele, i na przestrzeni roku pozwala ci lepiej zrozumieć siebie, to jak działasz, to właśnie to, kim jesteś, to czego pragniesz i to, w jaki sposób możesz przybliżyć się do tej osoby, którą chcesz być, a tak naprawdę przybliżyć się do siebie samego i zaakceptować siebie samego, siebie samą. Także jest to rzecz, którą stworzyłyśmy 1,5 roku temu. Ona ujrzała światło dzienne i był to codziennik w wersji drukowanej, który został już wyprzedany. Teraz jest dostępny w takiej odświeżonej wersji, bo parę miesięcy temu zrobiłyśmy totalny rebranding właśnie codziennika i wyszedł on w wersji e-bookowej, interaktywnej, takiej, którą możecie sobie ściągnąć na telefon, na komputer, na tablet, ale nie ukrywam, że bardzo ważną częścią jakby pracy codziennikiem jest odręczne pisanie i też dużo się mówi o terapeutycznym działaniu pisania odręcznego. Ja też od wielu lat piszę od samego rana w moim dzienniku różnego rodzaju rzeczy, o czym mówiłam 1000 razy, właśnie odręcznie, bo to niesamowicie dobrze działa na nas właśnie wyciszająco, też pozwala nam oczyścić myśli. W każdym razie, jeżeli decydujecie się na pracę codziennikiem w wersji e-bookowej, to koniecznie kupcie sobie do tego notes. Może to być super eko notes, na przykład z recyklingu Smoogee, który ja polecam. Ewentualnie piszcie na przykład na swoim iPadzie, a jeżeli już nie macie innej opcji, no to po prostu napiszcie na telefonie albo powiedzcie sobie coś na głos. Ale polecam, naprawdę polecam pisanie odręczne. Jest to niesamowita motywacja do autorefleksji i ja, mimo że tworzyłam ten niesamowity produkt, to nigdy nie byłam jego użytkowniczką w takim stopniu i po prostu pod koniec roku zrozumiałam, że to jest ten czas dla mnie i powiem Wam, że sprawia mi to ogromną frajdę i robię to w ten sposób, że rano, kiedy robię te wszystkie moje właśnie 5-minute journal, czytam sobie lekcję stoicką, czytam sobie też pytanie na dzisiaj z codziennika i pozwalam sobie, żeby ono poniekąd dojrzewało we mnie właśnie przez cały dzień, o ile o nim pamiętam, bo wiecie, jak to jest w ciągu dnia, różnie bywa. Czekajcie, muszę się napić, bo strasznie dużo mówię, powiem szczerze. Co innego jest prowadzić wywiad, wtedy mogę sobie spokojnie, elegancko popijać. W każdym razie przez cały dzień mam gdzieś z tyłu głowy to pytanie i potem przed snem, kiedy znowu siadam do notowania, bo jak mnie znacie, to wiecie, że ja po prostu naprawdę cały czas coś piszę, to wieczorem odpowiadam na pytanie z codziennika i jest to wspaniała przygoda. Także codziennik możecie dostać na mojej stronie internetowej karolinasobańska.com/codziennik. Jest on dostępny w wersji audiobookowej, przepięknej, którą uwielbiam, która została stworzona właśnie ze wspaniałą graficzką Agatą Kość i możecie z kodem, o którym mówiłam pewnym czujnym słuchaczom podcastu, z kodem PROCES możecie dostać 10% zniżki. Natomiast zapowiadam, że jestem w trakcie prac ogarniających drukowanie nowego codziennika. Zajęło mi to bardzo dużo czasu, ponieważ bardzo mi zależy, żeby to był produkt jak najbardziej nieobciążające naszej planety. Ciężko mówić o jakichś takich ekologicznych produkcjach, jeżeli tworzymy coś nowego. Naprawdę trudno o dobre wytłumaczenie, ale ja głęboko wierzę w to, ile dobrego może zdziałać pisanie i dokonuję wszelkich starań, żeby to był jak najbardziej recyklingowany i recyklingowalny produkt, ale też trwały i piękny, bo ma nam starczyć na cały rok, a nawet jako pamiątka na długo, długo więcej. Także mam nadzieję, że na wiosnę uda się wypuścić codziennik drukowany, także trzymajcie kciuki, a póki co możecie w każdej chwili dołączać do codziennikowej drużyny właśnie kupując e-booka i też na każdej stronie jest miejsce na datę, więc to nie jest tak, że się zaczyna wraz z 1 stycznia, czy nie wiem, 1 września, tylko u góry jest data i możecie zacząć każdego dnia, możecie ominąć kilka dni, jeżeli wyjeżdżacie, nie możecie go ze sobą zabrać, choć w przypadku e-booka to nie ma sensu, co mówię. W każdym razie data, to miejsce na datę pozwala nam
w dowolnym momencie zacząć i przerwać, a w tle słychać teraz syrenę. No cóż, jesteśmy w centrum Warszawy i rządzi się to swoimi prawami. Teraz widzę, że mówię już prawie pół godziny, a nie jestem nawet w jednej trzeciej moich dzisiejszych tutaj produkcji. No cóż, więc miałam Wam powiedzieć jeszcze o książce, którą obecnie czytam, więc tylko powiem. Czytam teraz książkę Dorosłe dzieci Katarzyny Szir, chyba tak się czyta, którą dostałam właśnie od kochanej Małgosi Majewskiej Tomasik, współtwórczyni codziennika, ale o niej będzie na pewno w inspiracjach lutego, ponieważ tej książki jeszcze nie przeczytałam, aczkolwiek jest wybitna. I kończąc dział kultury, chciałam Wam polecić serial. Serial, który absolutnie skradł moje serce. Serial, który jest poruszający i wybitny. Jest to serial, o którym sporo mówiło się w sieci w ostatnim czasie. Jest to serial Normalni Ludzie. To irlandzka produkcja, historia chłopaka i dziewczyny z mojej miejscowości w Irlandii, dwójki znajomych, przyjaciół, kochanków, dwójki niesamowicie poturbowanych psychicznie, wrażliwych i wspaniałych ludzi, którzy na przestrzeni kilku lat próbują się dotrzeć. Jest to bardzo powolne kino, bardzo sensualne, bardzo dojrzałe, bardzo poruszające i powiem Wam, że obejrzałam ten serial przez kilka dni, dlatego że po prostu nie mogłam się od niego oderwać, ale jest to naprawdę ciężka, ciężka historia. Z tym, że polecam Wam całym sercem. Nie chcę więcej zaspoilerować, cudowne dialogi, po prostu tak wybitna gra aktorska, że nie jestem w stanie sobie w ogóle wyobrazić, jak oni byli to w stanie zrobić. Niesamowite kreacje bohaterów, scenariusz, pięknie nagrane, także polecam Wam, to jest na HBO Go, Normalni Ludzie, polecam naprawdę całym sercem. I teraz przejdziemy już do jakiegoś działu nieco bardziej niezobowiązującego. Przejdziemy do działu jedzenia, ponieważ w dziale jedzenia chciałam Wam dzisiaj polecić kilka przepisów, które absolutnie nie opuszczały mnie przez cały styczeń. Powiem Wam, że nie wiem, co mi się stało, naprawdę. Ja w kółko gotowałam to samo, miałam w kółko ochotę na te same rzeczy, no ale cóż, zdarza się. Zdarza się, wierzę głęboko w różnorodną dietę, więc postaram się trochę pokombinować w lutym. Natomiast te przepisy, o których chciałam Wam dzisiaj powiedzieć, to po pierwsze obiadowo jadłam w kółko pyrki z gzikiem, czyli poznański specjał, czyli ziemniaczki z twarożkiem i ze skwarkami. Oczywiście spokojnie, wszystko w wersji roślinnej. I moje pyrki z gzikiem to były bataty gotowane na parze. Do tego był twarożek słonecznikowy. Jest to przepis z mojego e-booka, z foodbooka, więc zaglądajcie na karolinasobańska.com/foodbook albo ukośnik sklep. Tam możecie sobie zakupić foodbooka też w super nowej wersji graficznej. Najlepszy na świecie twarożek. Tam w moim przepisie jest chyba jogurt. Spokojnie, naprawdę do doprawienia wystarczy Wam po prostu tona soku z cytryny. Ja sobie tam jeszcze dokroiłam mnóstwo ogórka, mnóstwo szczypiorku, mnóstwo koperku. To jest absolutnie niezimowe danie, więc jakby sezonowość tutaj siada. Ale to jest coś absolutnie przepysznego i zdrowego. I ja właśnie na te ziemniaczki cudownie pokrojone w kosteczkę, ugotowane, kładę sobie tonę mojego wspaniałego gzika, czyli twarożku doprawionego jeszcze właśnie dużą ilością pieprzu, soli. I na to lecą skwarki z tofu, wędzonego albo zwykłego. Ja sobie po prostu zawsze kroję tofu w malutką kosteczkę. Jeżeli jest wędzony, no to nie przesadzam też z doprawianiem, ale jeżeli jest zwykłe, to po prostu tona papryki wędzonej, sól, pieprz. Prażę to, dodaję sos sojowy, a na koniec dodaję jeszcze oliwę i po prostu wysuszam na patelni te moje skwarki i jest to absolutnie obłędne danie, które przysięgam, zrobiłam w tym miesiącu chyba z 10 razy. Naprawdę. Coś wspaniałego. Druga rzecz to jest też zupa moja ukochana, którą robię regularnie, ale którą w ostatnim czasie zrobiłam 2 razy, a to jest wielki gar, więc starczyło mi na 3 dni. Jest to moja zupa marokańska, też z mojego e-booka i ona jest oryginalnie z czerwoną soczewicą, z marchewką i ze szpinakiem. Natomiast ja ostatnio zrobiłam ją, słuchajcie, najpierw z dynią piżmową i tyle, a za drugim razem zrobiłam ją z dynią piżmową i z zieloną soczewicą i też wyszła super. Cudowna, rozgrzewająca, ciepła. Wydaje mi się, że o tej porze roku to jest normalne, że nasz organizm po prostu aż się doprasza o tego typu smaki. Jadłam to chyba z kaszą bulgur, tak mi się wydaje.
świeża pietruszka, nie wiem, jakiś tam podprażony czarny sezam. Wiecie, ja coś zawsze wykombinuję. U mnie te połączenia są super dziwne, więc czasami naprawdę zastanawiam się, znaczy nie ja się zastanawiam, tylko ludzie wokół mnie zastanawiają się, co ja jem, ale może to dla Was akurat będzie inspiracja, więc się tym dzielę. I trzecia rzecz to jest też odgrzebany przepis z mojego e-booka, którego nie robiłam od 3 lat. Jest to przepis na 3 lat, może 2,5. Jest to przepis na ciastka gryczane tahini. To jest jeden z topowych przepisów z mojego e-booka. Bardzo wiele osób robi te ciastka regularnie. Ja przypomniałam sobie o ich istnieniu i zrobiłam je ostatnio 2 razy i raz zrobiłam je też jako spód do tarty i wyszło. To jest po prostu wspaniałe, banalne, wychodzi, więc ja jestem przeszczęśliwa. No, tak jak mówię, wszystkie te przepisy są z mojego e-booka, także Was zapraszam w opisie. I jeszcze przy takim, jak jesteśmy w tym klimacie gotowanym, to mam jedną inspirację, taką polecajkę z grudnia. To jest coś, o czym chyba nie mówiłam w podcaście. Natomiast kiedy byłam na Teneryfie, na pewnym etapie, byłam tam sporą ekipą, byłyśmy we 4 z dziewczynami w jednym domu i w jednym tygodniu zagrałyśmy sobie w naszą wersję programu Ugotowani, a w zasadzie Ugotowane, i to jest mój ogromny ulubieniec. To było jedno z fajniejszych w ogóle takich przedsięwzięć ze znajomymi, bo każda z nas miała jeden dzień w tygodniu, były łącznie 4 dni, kiedy to gotowała przez cały dzień dla całej naszej czwórki, śniadanie, obiad i kolację. I to była świetna zabawa, to było coś wspaniałego w ogóle też raz, że móc tak bardzo się w coś zaangażować, bo po prostu każda z nas była tak bardzo przejęta, żeby wszystko wyszło, taka zaaferowana i przy okazji zarobiona, bo naprawdę robić 3 posiłki dla 4 osób, jakby z całym szacunkiem, jak ja po prostu podziwiam wszystkie panie domu i to jest ogromny ukłon w stronę matek i ludzi, którzy robią to codziennie, bo dla 3 dziewczyn, które mieszkają same, 4 dziewczyn, które mieszkają same, to był duży przeskok, więc ja po prostu nie umiem sobie wyobrazić, jak to jest gotować takie ilości tak często dla tylu osób, żeby wszyscy byli zadowoleni. I teraz rozumiem, czemu często gospodynie domowe są po prostu zestresowane, bo naprawdę szapoba. Więc po pierwsze, każda z nas była zaaferowana i przejęta, ale super było też przez te 3 dni w ogóle nie myśleć o tym, co się ugotuje, tylko było Ci podstawione tyle pyszności. Także zachęcam Was w ogóle u Justyny Owsianej, która była jedną z uczestniczek, w zasadzie też organizatorką, jest na YouTubie podsumowanie tego i cała relacja z tej naszej zabawy. I nie chcę Wam spoilerować, no było wspaniale i było przepysznie. U mnie też były filmy na YouTubie w tym czasie z każdego z tych dni, więc też uwieczniłam to, co my tam jadłyśmy, ale też u mnie na Instagramie Karolina Sobańska znajdziecie cały wpis właśnie z tymi wszystkimi daniami, bo to było coś po prostu epickiego, więc ja wiem, że jesteśmy w czasie pandemii, kwarantanny, ale na pewno są wśród Was osoby, które mieszkają ze współlokatorami albo widują się z jakąś małą grupą znajomych, więc wydaje mi się, że jeżeli szukacie sobie jakiejś atrakcji bez restauracji, to zrobienie sobie takich ugotowanych ze znajomymi może być genialnym pomysłem, także możecie mi podziękować później, ja Wam tylko zarzucam ekstra super pomysł. I teraz kolejna kategoria, słuchajcie, to będzie tak jakby wellness, ale jeszcze z nawiązaniem do jedzenia, bo chciałam przez sekundę powiedzieć Wam o suplementach. Nie są to moi jacyś wielcy, wiecie, ulubieńcy miesiąca, ale przyznam szczerze, że zwróciłam szczególną uwagę na suplementację w styczniu. Nawet w zeszłym roku też pojawił się podcast o suplementach i pojawił się chyba film o suplementach u mnie na YouTubie, bo w tym okresie przed wiosną, w tym okresie zimowym naprawdę myślę, że warto troszeczkę mocniej wesprzeć swoją odporność. Ja potrafię latem nie brać prawie nic, jeśli chodzi o suplementy oprócz B12. Natomiast teraz trochę się wczułam w ten temat, szczególnie, że czułam spadek formy u siebie, nie ukrywam. I tylko szybko Wam powiem, co biorę i podlinkuję Wam to w opisie. Oczywiście taki zestaw niezbędny dla wegan to jest B12 i D3. Ja używam ich w płynie. To się nazywa chyba, nie chcę powiedzieć coś po Vivio, coś takiego. W każdym razie można je zamówić na sobio.com.pl. Wszystko Wam podlinkuję, bo też od dawien dawna macie z kodem Karolina10 10% zniżki. Ja tam też zamawiam kwasy omega-3 wegańskie z alg
i powiem Wam, że naprawdę bardzo, bardzo mi to służy, bo wcześniej brałam jakieś takie omega-3 inne, w sensie z jakiś olej lniany, coś tam. Natomiast te z alg są najbardziej skuteczne i biorę je codziennie i naprawdę Wam serdecznie polecam. I kolejny zestaw suplementów to jest oczywiście nieoceniony Health Labs, który też gości na mojej półce od, no myślę, że już tak spokojnie od roku. I teraz właśnie w tym okresie zimowym biorę codziennie ich witaminę C, która jest super i też moja Asia Podgórska, która tam pracuje. Zawsze podkreślę, że te składy są naprawdę najwyższej jakości i sprawdzone. Brałam też B-Complex, zanim mi się skończyła i przerzuciłam się na tą w płynie, ale też jest super witamina B-Complex dla wegan z B12 właśnie z Health Labsu. Biorę też kurkuminę, która ma świetną biodostępność i ostatnio też biorę takie tabletki Detox, to się nazywa Detox, ale tak naprawdę to jest wsparcie na odporność na wątrobę, także to też Wam serdecznie polecam i na Health Labsie też oczywiście z kodem Karolina10 macie 10% zniżki, także jeżeli szukacie supli, to myślę, że fajnie skorzystać z jakiegoś takiego rabatu, bo to są produkty droższe i absolutnie nie zamawiajcie wszystkich, tam nie wiem ilu powiedziałam, 7, tylko to, czego potrzebujecie, ale naprawdę też uczulam, suplementujcie koniecznie zimą witaminę D. Koniecznie. No już nie mówię o osobach niejedzących mięsa, że B12 to jest absolutny must. I dalej właśnie w tym świecie wellness chciałam Wam powiedzieć o takim nowym triku, który odkryłam, ponieważ ja robię pranie jak każdy człowiek i używam do tego takiego żelu do prania bezzapachowego z Rossmana. Natomiast przez to, że on jest bezzapachowy, to pomyślałam sobie któregoś dnia, że dorzucę może trochę olejków eterycznych do mojego prania i polecam Wam serdecznie taką kombinację, którą ostatnio zaczęłam stosować, bo dla aromatu dodaję do prania kropelkę olejku lawendowego eterycznego, a dla dodatkowego takiego działania antybakteryjnego dodaję olejek, to się chyba nazywa Melaleuca i to jest po prostu drzewo herbaciane. Także polecam Wam z całego serca tą mieszankę i ja oczywiście jak otwieram sobie tą przegródkę na płyn, to po prostu wlewam płyn i na płyn wkraplam po jednej kropelce olejków. Broń Boże, nie wrzucam tych olejków jakby na pranie, bo to nie ma sensu, bo chodzi o to, żeby to się rozpuściło i jakby przeszło do wszystkich tych ciuchów. Także taki trik tutaj ode mnie. A, no i olejki ja mam z Dotery. To jest taka dosyć znana firma i zamawiam je przez Asię Łożyńską, z którą zresztą mam też odcinek właśnie o olejkach eterycznych, więc polecam Wam serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania o olejki, to myślę, że Asia się nie obrazi, jeżeli odeślę Was do niej, a ja zanim przejdę do kolejnej rzeczy, muszę się znowu napić. W ogóle piję taką pyszną herbatę, o której też mogłabym w sumie tutaj wspomnieć, która nazywa się Brown House and Tea, tak mi się wydaje. To jest polska firma, która robi wspaniałe mieszanki herbat i one są zapakowane właśnie w takie kartonikowe pojemniki. W środku są jeszcze właśnie w takim dodatkowym kartonie. Także jest to całkowicie zero waste'owe, wspaniałe, też to są organiczne mieszanki herbat, są przepyszne. Ja piję rooibos z baobabem i imbirem i to jest hit u mnie w domu. Jak ktoś do mnie przychodzi, to jeżeli był u mnie wcześniej, to zazwyczaj zamawia tę herbatę ponownie, ponieważ jest ona naprawdę moim zdaniem wybitna. Dalej w dziale wellness, moi drodzy, chwila dla sportu i chciałam Wam powiedzieć, że w styczniu, też na przełomie grudnia i stycznia miałam przyjemność przejść kurs, nie wiem, czy to jest kurs, ale taki program 7 dni z jogą Magdy Janik, Madalena Yoga, o której mówię od bardzo, bardzo dawna. Moja kochana Magda, która jest joginką, którą możecie kojarzyć z mojego podcastu chyba 90. o życiu na Bali, o medytacji, o vipassanie. Magda, która prowadziła przez pandemię cudowne medytacje, zresztą dużo o niej wtedy mówiłam. Magda zrobiła swój taki program 7 dni z jogą, który można u niej zakupić i tam są wspaniałe praktyki 30-minutowe, 2-godzinne na różnym poziomie, wspaniałe, kompleksowe. No, ja uwielbiam jogę z Magdą, bo to są zazwyczaj takie treningi ogólnorozwojowe, takie też dość powolne, ale niesamowicie wzmacniające i naprawdę dające wycisk, także
Magda ma ogromną wiedzę na temat jogi i serdecznie Wam polecam właśnie to 7 dni jogi z Magdą. I jeszcze właśnie w tym świecie sportu powiem Wam, że moim na pewno ulubieńcem stycznia będzie to, że po raz pierwszy spróbowałam biegówek. Ja jestem narciarką od 4 roku życia, natomiast nigdy nie byłam na nartach biegowych, po prostu zawsze w sezonie jeździłam na narty normalne, a biorąc pod uwagę, że stoki są zamknięte, to trzeba sobie było jakoś radzić i miałam przyjemność spróbować biegówek i powiem Wam, że to była ekstra zabawa, niesamowity wycisk, w ogóle ciekawe też dla naszej głowy, bo trzeba wiele swoich przyzwyczajeń zmienić i wydaje mi się, że było mi łatwiej poniekąd, dlatego że jeżdżę na nartach, na pewno w kontekście balansu, jakiejś takiej koordynacji ruchowej, ale też z wieloma takimi przyzwyczajeniami trzeba się było pożegnać właśnie na biegówkach, ponieważ zupełnie inaczej jest wyważony środek ciężkości, nie mamy usztywnionych kostek, no nasze pięty się unoszą i też kiedy zjeżdżamy, to zjeżdżamy pługiem, więc jest to zupełnie nie to, co robimy jako eleganccy narciarze. Także była to super zabawa, super przygoda i serdecznie Wam polecam, jeżeli szukacie właśnie jakiejś takiej zimowej alternatywy, jakiegoś zajęcia, kiedy nie możecie jeździć na nartach albo po prostu chcecie porobić coś na dworze sportowego, to wydaje mi się, że to jest bardzo fajna rzecz. I teraz, moi mili, z tego działu wellness przechodzimy do takiego działu beauty i tym produktem granicznym będzie, uwaga, 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 szczoteczka soniczna. Ja nie wiem, dlaczego jakby nigdy nie brałam pod uwagę posiadania szczoteczki elektrycznej czy też sonicznej. One się czymś różnią, ponoć soniczna jest lepsza. Nie znam się, ale usłyszałam, że soniczna, więc dobra, soniczna. Wydawało mi się to bez sensu, bo plastik, bo przecież bambusowe są lepsze, la la la. Ale nie ukrywam, że ważna jest dla mnie higiena jamy ustnej oraz ładny wygląd zębów. Też używam past naturalnych, więc umówmy się, ten efekt nigdy nie będzie aż taki jak po super paście XXX, która zawiera mnóstwo sztucznych substancji wybielających. I powiem Wam, usłyszałam w krótkim czasie od wielu osób o tym, jak dużą zmianę właśnie w takim komforcie, w takim uczuciu właśnie czystości zębów, w takim uczuciu jak po wyjściu od dentysty. Wiecie, coś śmiesznego mi się przytrafiło właśnie. Zapomniałam, jak zaczęłam zdanie, więc nie wiedziałam, jak je skończyć. W każdym razie dużo osób zachwalało szczoteczki soniczne. Czasem tak jest, jak się robi zbyt długie zdania, tworzy zbyt długie zdania, to zanim przejdziesz do puenty, to nie wiesz w ogóle, od jakiego podmiotu zacząłeś zdanie. Ja tak przynajmniej mam. W każdym razie, słysząc tyle dobrego o tych szczoteczkach, stwierdziłam, że muszę sobie taką kupić, więc postanowiłam zrobić mój research i znaleźć jakąś szczoteczkę, która będzie nieco bliższa mojemu systemowi wartości, gdyż no, nie wyobrażam sobie mieć plastikowej szczoteczki i nie wiem za bardzo, jak sobie wytłumaczyć coś takiego. W każdym razie zaczęłam coś tam googlać, jakąś szczoteczkę ekologiczną i udało mi się znaleźć coś, co jest chyba fajnym kompromisem, no bo nie ukrywam, nadal szczoteczka jest z plastiku i ta głowica jest z plastiku, natomiast znalazłam firmę, która nie ma żadnych sztucznych surowców w opakowaniu, więc pomyślałam sobie, że chociaż tyle mogę zrobić. I firma nazywa się Georganics i to się nazywa Sonic Toothbrush, właśnie Georganics. Kupiłam to chyba na jakiejś, taka strona nazywa się Drogeria Ekologiczna, coś w tym stylu. I tu jest napisane, że opakowanie bez plastiku, to jest piękna tekturowe opakowanie, bardzo ładnie to wygląda. Wszystkie części składowe są do recyklingu i w środku mamy dwie głowice. I co? Sprawdza się wspaniale. Czuję niesamowity komfort, korzystając z tej szczoteczki. Nie wyobrażam sobie wrócić do zwykłej szczoteczki i cieszę się, że może być ona choć trochę lepsza dla świata niż szczoteczka zwykła, soniczna, taka totalnie plastik fantastic. Więc jeżeli to jest dla Was jakaś fajna inspiracja, to super, bo polecam naprawdę całym sercem. I na koniec, moi drodzy, pomyślałam, że fajnie będzie też powiedzieć Wam o kilku markach, które ostatnio zwróciły moją uwagę w kontekście etycznej mody. Nie chcę oczywiście, żeby to była jakaś taka przestrzeń, wiecie, do zachęcania znowu do kupowania i do ekscytowania się tym, że można sobie właśnie znaleźć jakąś nową torbę, płaszcz czy biżuterię, bo ja, jak wiecie, jestem
osobą, która wspiera odpowiedzialne podejście do mody i kupowanie tylko wtedy, kiedy rzeczywiście czegoś potrzebujemy, ale czasem tak się zdarza, że właśnie czegoś potrzebujemy i wtedy fajnie jest wiedzieć, po jaką firmę sięgnąć. Także moim ogromnym ulubieńcem jest czapka z The Other Side. To jest czapka, w której przechodziłam całą zimę, która sprawdziła mi się po prostu każdego dnia od ponad miesiąca i to był najlepszy zakup w moim życiu. The Other Side to jest wspaniała polska marka ubraniowa z cudownymi wzorami i to jest śmieszne, słuchajcie, bo ja tę czapkę zobaczyłam u Hailey Bieber. W ogóle to jest hit, bo zobaczyłam, że Hailey ma tę czapkę i pomyślałam sobie, też bym chciała taką czapkę, bo to jest taka czapka, która by mi tak idealnie pasowała, a nie mam żadnej czapki na zimę, więc uwaga, to nie jest tak, że po prostu wymyśliłam sobie czapkę, ja naprawdę nie miałam żadnej czapki. Wiele też zgubiłam niestety w swoim życiu. No i poszłam do sklepu tutaj na Koszykową w Warszawie, przymierzyłam, jest super i od tego czasu jej nie zdjęłam, więc jest to naprawdę jeden z najlepszych zakupów i bardzo serdecznie ją Wam polecam. Inna firma, która też zwróciła moją uwagę ostatnio, to jest polska firma, która nazywa się Momo Clothing i robią wspaniałe takie sweterkowe zestawy spodni, spodenek i swetrów i topów i to wszystko jest właśnie sweterkowe z najwyższego źródła. Często oni skupują resztki materiałów, takie wycinki materiałów, których nie użyły inne firmy. Czyli jeżeli jakaś firma zamawia, zostaje trochę uciętego materiału i to można odkupić, więc uważam, że to jest super inicjatywa. Część też ich surowców, z tego co wiem, jest recyklingowanych i mają przepiękny design i ja przechodziłam w ich swetrze całą Teneryfę, więc to jest też inspiracja grudniowa, o której nie miałam okazji powiedzieć. To jest cudowny sweter. Ja do tego mam jeszcze takie gatki, takie spodenki krótkie, więc jeżeli czujemy się po prostu, że chcemy wyglądać szykownie po domu w takim ala piżamowym secie, to myślę, że to jest fajna opcja, jeżeli szukacie czegoś takiego bardzo naprawdę na światowym poziomie. Mega, mega mi się podoba też branding tej firmy. I ostatnia rzecz, o której chciałam Wam powiedzieć też z tego działu, to będą leginsy z Joy in Me, też leginsy, w których przechodziłam całą Teneryfę. To są najpiękniej wyglądające, najwygodniejsze leginsy. Moje są w takim kolorze brudnej lawendy. Powiem Wam, że ja nie wiem, jak te spodnie, leginsy są zrobione, ale ja naprawdę wiele razy coś wylałam, upuściłam jedząc na Teneryfie i po prostu nie było na nich śladu niczego. Ja nie wiem, jak to działa, to jest jakaś magia, ale to są no, wspaniałe leginsy. Zresztą ich bluza też jest ekstra, co prawda obrudziłam ją i chyba muszę ją zawieźć do mojej babci, która jest mistrzem odplamiania i może ją uratuje. Ale teraz już po 47 minutach od nagrania zaczynam powoli gadać do siebie, moi drodzy, więc czas postawić kropkę. Nie sądziłam, że tyle zajmie mi opowiadanie o moich inspiracjach, więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Koniecznie dajcie mi znać. Jeżeli słuchacie na YouTubie, napiszcie mi w komentarzu, a jeżeli nie, to zapraszam Was serdecznie do obserwowania Karolina Sobańska Podcast na Instagramie i tam piszcie mi, jak dzisiejszy odcinek i koniecznie dajcie znać, jakie były Wasze inspiracje stycznia, co obejrzeliście, co wypróbowaliście, co zjedliście, gdzie byliście. Bardzo jestem ciekawa, co przykuło Waszą uwagę. Także na koniec jeszcze powiem, że właśnie każdy odcinek podcastu ukazuje się w poniedziałek o 7 rano. Możecie go posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTubie. Jeżeli macie ochotę wesprzeć mój podcast, to śmiało zaglądajcie do mojego sklepu, czyli karolinasobańska.com/sklep i 10% zysku w lutym przejdzie na Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich, żeby wesprzeć starsze osoby, które są samotne. Także wszystko to, o czym mówiłam, pięknie Wam, mam nadzieję, podlinkowałam w opisie. Dziękuję Wam z całego serca za wysłuchanie tego odcinka i słyszymy się w wywiadzie już za tydzień. Do usłyszenia. Cześć!